Utarło się, że pomocnik świętego Mikołaja to elf, ale gdyby to zmienić i do tej roli zaangażować sportowców. Mikołaj zajrzał tu na siłownię w poszukiwaniu rąk do pracy. Aby poszukać jakichś mocnych, silnych elfów do pomocy, ponieważ no, 6 grudnia ma swój dzień, w którym no, musi dużo pracy wykonać, także przyszliśmy na siłownię Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu no i szukamy tych najsilniejszych. Są już jacyś śmiałkowie? Są tacy, którzy podołają temu zadaniu? Tak, wczoraj, czyli w poniedziałek, mieliśmy dosyć dużo osób, dosyć dobre wyniki oni osiągnęli. Dzisiaj również sprawdzamy ich umiejętności i ich siłę. No i w czwartek Mikołaj wręczy nagrody tym najlepszym. Nie jest to lekka praca, bo pomocnik musi najpierw przejść testy, a potem podołać ciężkim zadaniom. Najpierw każdy zawodnik waży się na wadze i bierzemy 50% jego masy ciała i taki ciężar przenosimy na sztangę. I osoba, która najwięcej razy ten ciężar podniesie, wtedy otrzyma nagrodę od Mikołaja, który oczywiście przyjdzie 6 grudnia w czwartek. Nagrodami są bony do sklepu sportowego.